Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy ze strony JJ's House. Będzie dużo butów, ale nie tylko. Więc jeżeli jesteście ciekawi moich łupów, to zapraszam. Zwała się do mnie firma JJ's House. Jest to firma, która w swojej ofercie ma bardzo dużo sukienek. To są sukienki na specjalne okazje, ale nie tylko. Między innymi, jeżeli zawsze szukacie jakieś sukienki na wesele, na jakąś studniówkę, jakieś bale, ale także koktajlowe, możecie tam zajrzeć, zostawię Wam wszystkie linki pod spodem i sobie pooglądać. Ale zamówiłam też dość sporo butów i tak naprawdę moją wizytę na tej stronie zaczęłam od przeszukiwania stron z butami, jest ich naprawdę bardzo dużo. Są i szpilki, i klapki, i trampki, i botki, także wszystko możecie sobie obejrzeć. I myślę, że od tych butów możemy zacząć. Tutaj za mną jest karton. Jeszcze tam nie zaglądałam, mniej więcej wiem, co tam jest. Mam nadzieję, że coś tutaj nam się sprawdzi. Takie buty są popakowane w takie woreczki, które można później wykorzystać, na przykład na plaży. Celowałam bardziej w ten letni styl. Klapki, mam jedne szpilki oraz sukienki. Tych sukienek jest tutaj sztuk 4. Pierwsze buty, które znalazłam, mi się spodobały, dlatego że nie są aż tak wysokie. To są szpilki nude z takim zdobieniem satynowe. Aha, tam ona jest troszeczkę mniejsza. Moim zdaniem może to wyglądać naprawdę bardzo ładnie do jakiejś marynarki albo do spódnicy 7/8 lub sukienki, oczywiście na wesele. Przymierzę to i dam Wam znać, ale obcas jest nie za wysoki, ale też nie aż tak niski, żeby ta noga nie wyglądała pochlebnie. Zdobienie jest dość mocno widoczne, jak możecie zauważyć, ale kolor podoba mi się i są całkiem spoko wykończone. Trzeba będzie to sprawdzić i się przekonać. Kolejne buty to są klapki. I takie klapki się zawsze przydadzą. Czerwone z kokardą. Myślę, że te klapki nie mogą być niewygodne, bo to jest przede wszystkim model, który na każdym się dobrze sprawdza. I wystarczy je założyć już. Zobaczmy, nawet teraz je przymierzę, żeby Wam zaprezentować. O, jakie fajne! Super. Są idealne. Ja sobie wzięłam, tak jak mówię, 37. Bardzo wygodne, no i czerwone, więc coś innego. Zaraz przymierzę te szpilki. Wzięłam sobie także czarne, bo kiedyś miałam, pamiętam, to nie były Birkenstocki, ale takie klapki z podeszwą. One były super wygodne, tylko że niestety mi się rozwaliły. Moim zdaniem nie wyglądają źle na stopie. Wiem, że ludzie mają różne podejście co do tych klapek, tak samo jak mieszane uczucie mają w stosunku do aksów. Mi się one podobają, uważam, że tutaj nie wygląda to jakoś źle. Normalnie. Wygląda to przede wszystkim wygodnie. Takie same są czarne, które wyglądają tak samo dobrze na nodze. Klapki z diamentami. Czarnymi kamieniami jakimiś. W sumie to całkiem nieźle one są wykonane, muszę powiedzieć. Jedyna moja obawa jest taka, że one mogą być troszeczkę za szerokie. Ale nie, nie są za szerokie. Podobają mi się. Prawda, ja chciałam, żeby to wszystko było gładkie, ale nie było mojego rozmiaru. Nie wiem, może teraz już ten rozmiar jest, więc pokażę Wam z daleka, jak to wygląda. Ale nie jest źle. Ja mam taką, można powiedzieć, normalną stopę. Ona nie jest za wąska, nie jest za szeroka, więc tutaj wszystko wygląda ok. No i są super wygodne. Jeszcze nie przymierzałam tych szpilek, więc chcę Wam pokazać, jak będą się prezentowały na nodze. Możecie zobaczyć ten detal. Tutaj tak samo. O! Wygodne. Rozmiar 37. Są rozmiary chyba od 35, jeżeli dobrze pamiętam. Są wygodne, nie są za wysokie, to zdobienie jest zobowiązujące, no nie oszukujmy się. Jest dość widoczne, ale przez to, że są w kolorze nude, mam wrażenie, że właśnie można im wybaczyć takie mocne zdobienie. Bardzo wygodne. Można na wesele iść i tańczyć. Są takie klapki i też nie było innego koloru, bo ja chciałam kolor... Jeżeli dobrze pamiętam, taki brązowy z beżowym, były czarne i różowe. I co ciekawe, bo tego nie widziałam, one są w ogóle całe z gumy. Wszystko jest tutaj z gumy i to też jest z gumy.
Nie wiem, czy widzicie detal. Więc można spokojnie wchodzić do morza w nich. Przymierzę i zobaczymy, co i jak. Ale tak naprawdę te klapki wzięłam trochę z myślą o mojej mamie. No, ładne są. Mam nadzieję, że dobrze widzicie stąd, jak to wygląda. Są przyjemne, bardzo przyjemne. Mojej mamie się rozwaliło klapki, więc też jedne wzięłam z myślą o niej. Na stopie naprawdę to dobrze wygląda, muszę powiedzieć. Może wydaje się, że te klapki są bardzo zdobione, ale nie są takie złe, no i ceny są bardzo przyjemne tam, więc zachęcam Was, żeby zajrzeć. Ale te to jest absolutny czad. Nawet przymierzę te czarne. Już one wyglądają tak samo jak te czerwone, ale wiem, że w nich będę chodziła non-stop. Nawet jedne może sobie przeznaczę jako kapcie po domu. Tutaj mamy te piękne beżowe ze zdobieniem. Czerwone, czarne. Fajna ta kokarda, taka aksamitna. Blisko możecie zobaczyć ze zdobieniem. One naprawdę wyglądają przyjemnie na nodze, muszę powiedzieć. Kolejne budki to są takie ciekawe, bardzo fikuśne sandałki. Ja nie mam takich sandałek w swojej kolekcji, bo mam wrażenie, że moja noga nie wygląda dobrze w takich butach. Wzięłam na próbę. Zdobienia są całkiem ok, przymocowane. Ten detal jest w porządku. Tutaj jest na gumkę, więc raczej nic nam się nie rozwali. Jest elastycznie. Zobaczmy. Tutaj mi trochę odstają. Nie wiem, czy można coś z tym zrobić. Wątpię. Więc no chyba niespecjalnie dla mnie. Ostatnie buty, które do mnie przyszły, to są takie brokatowe sandały. Wiem, to jest zupełnie nie mój styl, ale chciałam spróbować. Chciałam zobaczyć, jak to będzie na nodze się prezentowało, bo na stronie wyglądało to bardzo ładnie. Na dwa paski. Tutaj delikatny czub. Do jeansów, białego t-shirtu i skóry może się prezentować naprawdę przyjemnie, wyglądać inaczej. No, no przede wszystkim te brokaty tutaj robią robotę. O, i zwracają na siebie uwagę, że się przekonamy, jak to założę. Czy warto, czy nie warto. Muszę Wam powiedzieć, że te buty wypadają trochę większe. Mam takie wrażenie. I one są ładne, tylko strasznie się z nich sypie brokat. I do mnie nie pasują po prostu. To nie jest mój styl, ale jeżeli ktoś lubi, to spokojnie. Są wygodne. Sukienka, którą chciałam Wam pokazać. Ona jest w ogóle na drugą stronę. To może nawet i lepiej. Czarna sukieneczka. Prosta. Były ściągnięte moje wymiary. Ona ma tutaj doczepiane przezroczyste ramionczka, co w sumie rzadko się zdarza. Tutaj jest bardzo fajnie wykończona, bo też ma takie silikonowe paski, które trzymają. Ma poduszki wbudowane. Suwak dyskretny, czarny. I ona jest taka właśnie 7/8. Do obcasów były kolory chyba wszystkie, jakie istnieją. Ciemnozielony, ja się zastanawiałam. Jeansowy, niebieski, żółty. Każdy, biały. Nie tylko. Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie to wygląda. Te metki są super ekskluzywne. I roczki. I to jest w ogóle, słuchajcie, kombinezon. Wzięłam sobie ten kombinezon, bo pomyślałam, że może to być coś innego. Trochę jest dla mnie za długi, ale ja jestem niska. Jest niestety, ale dużo rzeczy jest dla mnie za długich. Ale on jest specjalnie trochę dłuższy, bo ja chciałam, żeby był do obcasów. Jedna sukienka to jest taka gładka sukieneczka na ramionczka z rozszerzanym dołem. Też ma wbudowane poduszki. Tutaj jest odcięta w pasie. Znowu dyskretny ten cały suwak, wbudowane poduszki. A tego Wam jeszcze chyba kombinezonu nie pokazałam, jak wygląda. O! Ma taką siateczkę. No,
Jest ok, nie mogę się przyczepić. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować na figurze. I jeszcze jedna różowa sukienka, totalnie balowa. Już na jakieś specjalną okazję. Na pewno nie jest to sukienka na dyskotekę albo na spotkanie z przyjaciółką. Tylko to jest taka sukienka już na jakiś bal albo wesele. Nie ukrywam, że wydawało mi się, że kolor tej sukienki będzie trochę inny. Ten różowy nie do końca mi się podoba. Jest tutaj bardzo dużo materiału. I to jest właśnie taka sukienka do obcasów. O, on tak. Taka spuszczona, z tyłu ma kokardkę długą, można akurat tą kokardkę sobie zawiązać na ramiona, spuścić z tyłu. Jest dobrze zrobiona, muszę Wam powiedzieć, naprawdę jest dobrze zrobiona i wystarczy ją przymierzyć, zobaczymy. Materiał też jest przyjemny, dobrze jest uszyta. Tutaj nie mogę się przyczepić do niczego. Moim zdaniem wyglądam w niej jak beza. Beza z malinami albo truskawkami. Jak myślicie, beza czy nie? Można, tak jak mówię, na wszelkie sposoby sobie ten pasek tutaj, jeden, drugi, przewiązać. Wejść do środka można, to już zależy od Was. Ja na przykład bardziej bym widziała w takiej sukience i w takim kolorze moją przyjaciółkę Magdę, która ma ciemne włosy i taki kolor, taki odcień już bardziej do niej pasuje. Tutaj można też zrobić kokardkę z tyłu, to zawiązać, to przewiązać, to właśnie tak sobie to wystylizować według Waszych preferencji. Jednak wydaje mi się, że to nie jest do końca mój kolor, ale czekam na Wasze opinie. Jestem w tej czerwonej sukience. Specjalnie w ogóle zdjęłam biustonosz, żebyście zobaczyli, że one mają wbudowane tutaj miseczki. Ta sukienka, muszę powiedzieć, że jest bardzo dobrze uszyta. Ma tutaj pod spodem taką siateczkę, która sprawia, że nadaje jej kształt i fajnie to wygląda. Kolor to już jest jakby drugorzędna sprawa, bo każdy z Was sobie może dobrać, jaki kolor Wam pasuje, jaki chcecie, ale uważam, że ona jest naprawdę bardzo dobrze uszyta i tutaj nie ma żadnej skuchy. Co myślicie? Dajcie znać. To ciekawe, odkryłam, że ma kieszenie, więc to jest akurat bardzo fajne. Mam trochę za niskie szpilki do tego kombinezonu, powinna mieć wyższe. Kolory były różne, każde tak naprawdę. Ma szersze nogawki, więc to może być dla niektórych problem. Ja wolę jednak, jak one są troszeczkę węższe, no ale nie są złe. Dajcie znać, jak Wam się podoba, jakie macie zdanie. Myślę, że do jakiegoś paska, czy garnituru, czy nawet bez garnituru, ale coś tutaj bym dołożyła, żeby odciąć tą linię. Rozpuszczone włosy. Elegancka biżuteria. I ostatnia sukienka, moim zdaniem najlepsza. Najlepiej się w niej czuję. Długość jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim elegancka i do szpilek. No, myślę, że do płaskich butów nie do końca bym ją założyła. Dodałabym tutaj może jeszcze coś, jakiś pasek mniej więcej. Te ramionczka tutaj są, ale je schowałam. Można je odczepić, ja na razie je schowałam. Prosta sukienka. No, myślę, że tak naprawdę najciekawsza, z tego względu, że to jest taka basicowa sukienka, najciekawsza jest ta długość i krój, że jest tutaj delikatnie rozszerzana, ale moim zdaniem bardzo dobrze leży, muszę powiedzieć. I też jest dobrze zrobiona, dobrze jest tutaj podszyta, ładnie. Ma haleczkę pod spodem, takich czarnych szpilek i eleganckiej kopertówki. Może się prezentować bardzo przyjemnie. Kochani, mam nadzieję, że film Wam w czymś pomógł. Ja jestem najbardziej zadowolona z butów, szczególnie tych. Jedne już mam na nogach. Zanoszę je chyba na śmierć, one są tak wygodne. Jest dużo takich kolorów, klapek są różowe, czerwone, pomarańczowe. No, zostawię Wam linki, żebyście sobie mogli zerknąć. Najmniej chyba z tych jestem zadowolona, no z tych i z tych, dlatego że te są delikatnie dla mnie za duże, no i ten brokat się osypuje, a te... One są ładne i ładnie wyglądają na nodze, ale ten jeden pasek po środku jest dla mnie zbyt luźny. Jeżeli chodzi o sukienki, to zdecydowanie ta ostatnia. Uważam, że jest najlepsza dla mnie i fajnie, że nie trzeba nosić stanika, że to wszystko jest zbudowane. Chociaż ja i tak bym nosiła stanik, jeżeli którąś z tych sukienek sobie zostawię, bo
tak się lepiej czuję, bezpieczniej. Dajcie znać, która sukienka podoba Wam się najbardziej. Jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś rekomendacje i chcecie, żebym sprawdziła firmę, no to również napiszcie w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa, pa.